Cześć. Dzisiaj zaczynam trochę influencersko, czy też youtubersko z dwóch powodów. Raz, bo lubię wziąć kamerę i czasami wyjść na dwór i w ten sposób poopowiadać, a dwa, dlatego, że chciałbym właśnie powiedzieć Wam o nowym narzędziu, które uruchomił Facebook. Narzędziu, które ma pomóc wszelkiej maści influencerom, wydawcom w łatwy sposób, bez użycia pośredników, nawiązać współpracę z marketingowcami, czy też z markami w celu oczywiście zrobienia fajnej akcji, zarobienia pieniędzy. To narzędzie oczywiście pomoże influencerom, pomoże także marketingowcom w sposób prosty złapać takich wydawców, czy też takich influencerów, którzy będą spełniali ich grupę docelową i będą chcieli wziąć udział w takim płatnym projekcie. Jak to narzędzie działa, jak je wykorzystać do swoich celów? Zapraszam Cię do oglądania tego materiału, wszystko pokażę Ci, jak to wygląda. Narzędzie, o którym mówimy, nazywa się Menadżer Współpracy z Markami. To narzędzie możesz znaleźć pod adresem, który podlinkuję oczywiście pod tym materiałem filmowym. I w tym narzędziu masz dwie opcje. Pierwszą, czyli możesz zgłosić się jako reklamodawca, czyli ten marketingowiec, który szuka określonej osoby. Możesz się zgłosić także jako twórca, czyli osoba, która chce pozyskać właśnie klientów pod swoją twórczość. Ja zgłosiłem się tutaj jako twórca, więc mój profil jest już tutaj znaleziony. Jak klikamy sobie zgłoś się jako twórca, to ja już jestem na samym dole jako osoba zatwierdzona. Mi to zajęło kilka chwil. Odklikałem, dostałem się i będzie teraz, gdy odpalam swój profil na Facebooku, od razu podskakuje mi informacja jeszcze w języku angielskim, czyli jest to w miarę, moim zdaniem, świeża treść, bo jeszcze nie została przetłumaczona na język polski. Pojawia się informacja pod tytułem, żebym wystartował ze swoim briefem czy ze swoim projektem, czyli tu są dwie opcje. Albo ja mogę czekać na różnego rodzaju, jeżeli się zgłosiłem jako bloger, mogę czekać na różnego rodzaju briefy, różnego rodzaju zapytanie o współpracę, lub pokażę Ci, jak to wygląda z punktu widzenia reklamodawcy. Czyli jeżeli Ty jesteś reklamodawcą, to albo możesz wyszukać konkretnego influencera i zgłosić mu zapytanie, albo możesz ogłosić pewien projekt, który chcesz realizować do określonej grupy docelowej. Ale zacznijmy od początku. Możesz sobie odpalić tą stronę główną. Ja tutaj wchodzę na stronę główną i już widzę na przykład polecanego, czy też wyróżnionego twórcę, którym jest Jimmy Zhang. Widzę w jakim kierunku ma swój profil. Widzę od razu, ile ma obserwujących. Widzę, jaki ma wskaźnik aktywności. Mogę zobaczyć sobie także tutaj portfolio tego użytkownika i sobie odpalmy to portfolio. I teraz widzimy w tym portfolio dokładnie. Możemy wejść sobie na jego stronę, na stronę na Facebooku. Możemy odwiedzić jego witrynę. Jeżeli miałby konto na Instagramie, też byłby tu do niego odnośnik. Możemy zobaczyć sobie jego posty, które ostatnio umieścił, ale możemy także wyfiltrować sobie posty, te, które były oznaczone jako branded content, czyli te posty, które były oznaczone jako posty we współpracy z markami. Ta osoba akurat takich postów nie ma, no ale są inne osoby, przy których to akurat widać. Co jest ważniejsze i fajniejsze, to jest to, że od razu widzimy przynajmniej zalążek takich statystyk, czyli widzimy lokalizację, z której głównie ma fanów ta osoba, widzimy wiek, widzimy płeć. Co tu jeszcze mamy? Widzimy główne miasta, skąd są te osoby, statystyki dla Facebooka, widzimy wskaźnik aktywności, czy widzimy przeciętną liczbę osób, która dotarła do transmisji wideo na żywo, chociażby w jego wypadku, widzimy, ile postów daje dziennie, ile filmów, mamy też wskaźnik wyświetleń przeciętny dla jego filmów i w ten sposób spróbujmy sobie jeszcze prześledzić inną osobę, zobaczymy, czy będą inne dane. Tu mamy panią, która zajmuje się kaloriami, jest blogerką kulinarną, można tak powiedzieć. Ma wcześniej już pokazanych partnerów, z którymi współpracowała, więc dla nas to jest też o tyle fajne, że nie musimy zdać się tylko i wyłącznie na słowo danego influencera, że nie współpracowałem z danymi markami. Mamy twarde dane, przynajmniej z Facebooka, czy już takie współprace, kolaboracje były. No i teraz jak sobie odklikamy, że widzimy tylko materiały powiązane z marką, to już widzimy, jak to wyglądało. Możemy sobie zobaczyć, ile było komentarzy, ile udostępnięć, wszystkie te statystyki, które są dla nas ciekawe. Co tutaj nam jeszcze wyskoczy?
A, to mam informację, że reklama została opłacona przez daną firmę. Informację o sponsorze. Zaraz sobie to wyłączymy. Dalej mamy oczywiście lokalizację, wiek, płeć. O dziwo jeszcze tutaj nie działa. Być może zaraz się to pojawi, bo jak mówiłem, że to jest świeże narzędzie. Mam też informacje w ciągu ostatnich 28 dni. Wskaźnik aktywności, filmy. Ciężko mi wierzyć, że w 181 filmów tyle było transmisji na żywo tak naprawdę w trakcie tych ostatnich 28 dni. Mamy także informację, jaki był wskaźnik oglądalności tych transmisji na żywo, które ta osoba prowadziła. Możemy sobie przejrzeć te wszelkie posty, które ta osoba publikowała, no ale to już wiemy z tej opcji. Oczywiście możemy przejść przez stronę główną i w ten sposób szukać sobie osoby. Możemy daną osobę wyszukać konkretnie pod to, czego potrzebujemy, czyli możemy sobie wybrać konkretny kraj. Weźmy sobie Polska, zobaczymy ile mamy zgłoszonych osób. Możemy sobie teraz też wybrać tych influencerów pod kątem grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć. Czyli jeżeli wybierzemy sobie płeć mężczyźni, to już nam się robi konkretna selekcja. Jeżeli wybierzemy sobie pod kątem grupy wiekowej, przyjmiemy 35-44, dalej idziemy sobie zainteresowania, czyli już jest kolejna rzecz. Nie wiem, ja będę tradycyjny, czyli wpiszę marketing. Czy nam się coś pojawi? Promocja marketing. Twórca filmów o grach, czy tam ma fanów zainteresowanych marketingiem? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to zawsze trzeba jeszcze zweryfikować versus to, co mówi automat. No ale jest to jakiś sposób, żeby przynajmniej przefiltrować sobie tych influencerów, czy też te osoby, które zgodziły się na kolaborację z różnymi markami. Mamy teraz tak, możemy sobie to portfolio wybrać versus twórca, osoba publiczna, wydawca mediów, czyli znowuż możemy odczepić wszelkich wydawców mediów od gazet, portali internetowych przez zwykłych youtuberów, twórców czy też influencerów. Możemy sobie także wybrać, ile osób obserwuje dany fanpage. Sam jestem ciekaw, czy tu mamy tylko i wyłącznie z podziałem na obserwujących, czy za chwilę pojawią się fani, czy może to dotyczy tylko i wyłącznie obserwujących, nam się kojarzy tylko i wyłącznie z Instagramem. Natomiast tu ewidentnie mamy pomieszane osoby, które mają followersów i mamy osoby pomieszane, które posiadają fanpage. Jeżeli sobie odpalimy na przykład Amber, który ewidentnie jest sportowcem, ale nie jest z Polski, czyli ten system jeszcze nie do końca działa. No ale widzimy, że możemy odwiedzić jego stronę, odwiedzić jego witrynę. I to, co my tutaj widzimy, to nie widzimy w zasadzie postów z Instagrama, tak jakby nam wskazywała informacja, ile mamy obserwujących, ale widzimy posty z Facebooka. Choć jeżeli przeszliśmy sobie na jego stronę, to ewidentnie przekierowanie jest nie na stronę jego www, tylko na jego konto na Instagramie. Więc za jednym zamachem możemy tutaj wybrać sobie twórcę z Facebooka, jak i z Instagrama. Natomiast brakuje mi tego tak jakby rozgraniczenia jeszcze na tym etapie, że szukam influencera tylko i wyłącznie z Facebooka albo tylko i wyłącznie z Instagrama. Też ta opcja wyszukiwania, w której mamy do wyboru tak naprawdę tylko opcję obserwujących liczbę, a nie mamy do wyboru opcji albo obserwujących versus liczbę fanów na Facebooku, trochę jest taka mylna, ale uznajmy to jako początek i pewnie będzie to dalej naprawiane. No i oczywiście możemy sobie także w ten sposób wykorzystać daną osobę i na przykład spróbować się z nią skontaktować lub ewentualnie możemy sobie dodać ją do listy po to, żeby później wysłać jednego maila do kilku twórców. Jeżeli klikniemy sobie skontaktuj się, to musimy wpisać oczywiście adres mailowy swój, musimy tutaj dodać, ewentualnie możemy dodać innych odbiorców, jeżeli ich zapamiętaliśmy, chyba że wybraliśmy ich sobie wcześniej z listy. Musimy napisać sobie, jaką jesteśmy marką. Tutaj od razu załadowało mi się, że jest moja marka Marketing na Luzie, portfolio, etc., etc. Napisać, w jaki sposób chcielibyśmy podjąć współpracę. No i tyle. I czekamy tak naprawdę na odpowiedź na maila, czy dana osoba chciałaby podjąć ze mną współpracę. Jest to o tyle łatwiejsze, że
z jednej strony możemy w łatwy sposób wybrać sobie tą grupę ludzi, grupę blogerów, grupę wydawnictw, które chcą podjąć współpracę z markami. Ja zawsze będę jednak mówił o tym, żeby jeszcze mimo wszystko sprawdzić te fanpage, wejść sobie na nie, posprawdzić sobie te posty, posprawdzić sobie te konta na Instagramie, wrzucić sobie w różne maszynki, które pozwolą nam sprawdzić, czy aby na pewno to nie są fejkowi followersi. Zawsze możecie wyjść troszeczkę inaczej, możecie stworzyć konspekt projektu i zaprosić pewnych influencerów do wzięcia udziału w tym projekcie. To wygląda w ten sposób, że klikacie sobie w opcję utwórz konspekt projektu, wpisujecie sobie tak naprawdę nazwę tego projektu, jakby on miał wyglądać, tylko i wyłącznie po to, żeby móc go spokojnie sobie zarchiwizować i też po to, że jeżeli przyjdzie do Was mail, żebyście wiedzieli, w jakim temacie on jest. Niech to będzie chociażby moda, bo to będzie najłatwiej na tym etapie. Tu musicie wpisać oczywiście swój adres mailowy, musicie wpisać sobie termin przesyłania zgłoszeń osób chętnych, czy też wydawnictw chętnych do wzięcia udziału w tej akcji. Wpisujecie sobie zakres daty kampanii, wpisujecie sobie zakres kompensacji, czy też wynagrodzenie, którym oczywiście w moim przekonaniu już dalej, w zależności od tego, jaki sobie wybierzecie typ posta, jakiego oczekujecie od danej osoby, czy też od danego wydawnictwa. Jeżeli wybierzecie sobie kilka opcji, czy transmisję na żywo, czy film, to oczywiście to będą droższe rzeczy. Jeżeli wybierzecie sobie zwykły post, to tutaj w tym opisie możecie zrobić de facto cennik, co za co i ile chcecie zapłacić. Możecie dodać załącznik w postaci jakiegoś regulaminu akcji i tego, czego oczekujecie, w jaki sposób chcecie współpracować, że chcecie podpisać umowę, czy też zlecenie. Ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby nie robić niczego na gębę, bo później jest problem. Znaczy, zawsze jest fajnie, dopóki nam coś wychodzi. W momencie, kiedy coś się chrzani, to w momencie, kiedy nie mamy zlecenia, nie mamy kwitów, no to są wtedy problemy i ciężko się z tego wywiązać. Więc zachęcam do tego, żeby od razu jasno mówić, czego oczekujemy, jakich efektów się spodziewamy, w jaki sposób widzimy przebieg naszej współpracy i też warto opisać widełki wynagrodzenia, które będą zależne od tego, kto i jaki rodzaj postów zrobi i de facto też jakie będzie miał zasięgi na swoim profilu, no i też opisać, jaki rodzaj umowy chcemy z daną osobą zawrzeć. Tutaj możemy wpisać link do przykładowych postów, które nam się udało zrealizować. Oczywiście możemy też dorzucić posty, które zrealizowaliśmy i nie byliśmy z nich zadowoleni, więc jako przykład takiej negatywnej twórczości. Dalej możemy sobie wyselekcjonować już konkretnie tą grupę, do której chcemy dotrzeć. Jak widzicie, no nie ma tu sporo tych osób, bo jest ich całe 5000, no ale spróbujmy to zrobić. Wybieramy sobie twórcę publicznego, to na chwilę obecną mamy tych osób zgłoszonych 4000, więcej niż wydawnictw. Przedział wiekowy wybierzmy sobie od 18 do 44, czyli wybierzmy sobie 3 opcje. Wybierzmy sobie płeć jak moda, wybierzmy sobie kobiety, pewnie będzie jeszcze łatwiej. Wybierzmy sobie temat tej... temat. To chyba wychodzi bardziej w informację pod ten temat, w jakiej tematyce chcemy, żeby dany twórca tworzył, czyli że dany twórca tworzy o fitnessie, no mógłby nam także stworzyć fajny post modowy, ale weźmy sobie, powiedzmy, chyba to będzie styl. Dobra, niech to będzie styl. Zobaczymy, ile nam już tutaj wyszło twórców. Zawężamy sobie dalej do typu posta jeszcze bardziej, czy niech to będzie film. Szczerze powiedziawszy, do końca nie wiem, czemu to jest tutaj w tym momencie powtórzone. Być może Facebook na bazie tego selekcjonuje to znaczy tych twórców, którzy mają w swojej bazie postów filmy stworzone. A zobaczmy sobie, czy jak damy film, jak damy tylko, jak odklikamy na żywo, czy będzie ich jeszcze mniej? No jest ich jeszcze mniej, więc być może tak to wygląda. Jak dodaliśmy filmy i transmisję na żywo, to jest ich trochę więcej.
Jeszcze do końca nie jest opisana ta metodologia. Dobra, możemy tutaj sobie wpisać lokalizację, jaką chcemy. Ja jej na razie nie wpisuję, bo przy tak małej grupie twórców, która tam się zgłosiła, za chwilę wyjdzie mi tutaj, że nie mogę z nikim współpracować. Możemy sobie zawęzić znowuż informację do tego, ileż obserwujących ma dany profil. I znowuż mi brakuje tutaj tej opcji, czy to jest liczba obserwujących faktycznie na Instagramie, obserwujących na Facebooku, czy fanów na Facebooku. Brak mi tej informacji, podejrzewam, że z biegiem czasu to się jeszcze rozwinie, żebyśmy mogli sobie powybierać. Co więcej, już została opcja takiego dopasowania jeszcze dokładniejszego, czyli możemy zawęzić sobie tą grupę twórców, wśród których ta liczba tej grupy docelowej, którą sobie wybraliśmy, czyli przedział wiekowy powiedzmy 18-24, stanowi więcej niż 60%. Czyli Facebook nam pozwala jeszcze dokładniej tą grupę docelową spenetrować. Czy nam coś tutaj wyskoczyło? No wyskoczyło nam 0. Jak wybierzemy sobie 40%, to się mieli. No to wyskoczyło nam 20 twórców. No i dobrze, teraz dajemy dalej. Mamy podsumowanie tego, co my tutaj sobie opisaliśmy. Zdjęcie w tle, które ja mam akurat na swoim fanpage'u. Obecnie kwalifikujący się twórcy, no trochę to nie jest tak versus to, co wypełniłem, no ale zostaje, że trzeba się na razie tym pobawić i tego trzymać. Możemy sobie opublikować. Moja wersja robocza nie zostanie opublikowana, bo nie dodałem wszystkich kryteriów, nie dodałem wszystkich danych, chociażby przede wszystkim nie dodałem swojego adresu mailowego. Co ja o tym sądzę? No to jest początek. Jak widzicie, jak na całego Facebooka jest zaledwie niecałych 5000 twórców, no to znaczy, że dopiero to raczkuje, ale uważam, że to jest bardzo fajny krok od Facebooka w kierunku wszelkiego rodzaju marketingowców. To raz, dobry kierunek dla wszelkiego rodzaju twórców, którym ułatwi to sposób nawiązywanie kontaktów z różnymi markami. Będzie to minus dla wszelkiej maści sieci partnerskich zrzeszających youtuberów, influencerów, blogerów, no ale trudno, no tak już jest, że Facebook chce mieć wszystko w swoim kręgu. Jeżeli dotarliście do końca, to ja zachęcam Was do tego, żebyście zostawili oczywiście lajka, subskrypcję, czy też polubili mój profil na Facebooku, bo to też spowoduje, że być może kiedyś się tam znajdę, a dwa, da mi taki znak, sygnał, że obejrzeliście ten materiał do końca i Wam się on spodobał i jeżeli jeszcze będziecie chcieli, możecie go także udostępnić. Co więcej, jeżeli posiadacie oczywiście kreatora studio i odpalicie go sobie na swoim profilu na Facebooku, to wtedy możecie zobaczyć, ile takich konspektów się zgłosiło, do ilu konspektów wy jako wydawcy, jako twórcy możecie się zgłosić, ewentualnie w ilu wy jesteście. Podejrzewam, że ten temat kreator studio i tego, w jaki sposób ten proces monetyzacji waszych treści, to będzie się tutaj właśnie bardzo mocno rozwijało versus to narzędzie, które jeszcze po angielsku nazywa się Brand Collapse Manager, a już czasami jest nawet przetłumaczone jako menadżer współpracy z markami. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.